kilku punktom bardzo wysokie temperatury. Chciałoby się powiedzieć, wreszcie, wreszcie jest gorąco, ale za chwilę wszyscy ci, którzy narzekali, że było zimno, że się nie dało jeździć, że padało, będą narzekać, że o mój ty panie, 30 stopni i powyżej nie da się jeździć. Czyli co, w Polsce mamy tylko pogodę, że się nie da jeździć i nie da się jeździć? Nieprawda. Jedną z kurtek, która umożliwia jazdę w takich warunkach pogodowych jest Held Aerosek GTX. I trzymajcie się mocno, bo to nie będzie tania kurtka, ale ma kilka ciekawych rzeczy, o których warto powiedzieć. Zaczynamy. W tej kurtce głównie jeździłem na Dragsterze 800RR, ale ta kurtka jest bardziej niezwykła niż się nam wydaje, ponieważ z zewnątrz wygląda jak zwykła czarna kurtka meszowa, za którą byśmy dali, bo jest to Held, pewnie w okolicach 1000, może 1000 paruset złotych. Bo wiemy, że Held jest zawsze dobrze uszyty, dobrze wykonany i bardzo dobrze leży. Tego wszystkiego możemy się spodziewać po tej marce. Tutaj okazuje się, że poza tym, że na zewnątrz mamy bardzo dużą ilość meszowej wentylacji, to ta kurtka kryje w sobie coś więcej. Ponieważ kiedy ją odepniemy, w środku znajdziemy membranę Gore-Tex. Kiedy jest gorąco, jest ona po prostu na naszych plecach. Nadal jeździmy w lekkiej, letniej kurtce i ona tylko czeka na to, kiedy będzie albo chłodniej, albo zimniej, a wtedy tą membranę sobie jakby z tyłu otwieramy, wkładamy ręce, tu z przodu ją zamykamy i jeździmy w kurtce, która nadal jest bardzo lekka, dobrze dopasowana, taka niby tekstylna, ale na krój sportowy. A z drugiej strony zamykamy całą przednią wentylację. Więc nie robi się zimno, nie wlatuje do środka wiatr oraz nie wlatuje deszcz, ponieważ jest to membrana Gore-Tex, czyli obecnie najwyższy poziom membran. I to sprawia, że użyteczność tej kurtki mocno wzrasta, bo pomyślmy sobie tak, jest tak jak dzisiaj, 28 stopni, jutro ma być 30-32 stopnie i naprawdę ciężko się jeździć motocyklem, szczególnie w mieście w takich upałach, a będzie jeszcze goręcej. Wówczas jeździmy sobie w tej kurtce i mamy pełno meszowych otworów, ale to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ możemy zrobić jeszcze większy przewiew, ponieważ tutaj na przykład możemy sobie otworzyć dodatkowe kanały wentylacyjne. Kto by się spodziewał, że skoro na rękawie już mamy te przejścia meszowe, to tu otworzymy jeszcze więcej. Różnica jest ogromna, zadziwiająco ogromna, bo nawet teraz, kiedy otworzyłem tą wentylację i wieje po prostu wiatr, to ja czuję, jak do środka wpada chłodne powietrze i włosy dębami stają. Prawie że. Oprócz tego, jak przystało na Heldach, możemy otworzyć sobie jeszcze środkowy tunel i tutaj także mamy pasek wentylacyjny. Co jest jeszcze ciekawe, że tych dwóch wentylacji możemy używać, kiedy mamy na sobie membranę. Więc kiedy jest chłodniej, ale mimo to chcemy otworzyć jakąś wentylację, a ta maszowa już nie działa, bo mamy membranę, to możemy sobie otworzyć dodatkowo tą wentylację. Więc zobaczcie, że w tej kurtce możemy jeździć nie tylko, kiedy jest powyżej 30 stopni, kiedy wszyscy inni mówią, że albo się nie da jeździć w motocyklach, albo tak jak wczoraj jechaliśmy z Filipem, widzieliśmy gościa na BMW GS-ie 1200 w krótkim rękawku. No brakowało tylko, żeby zamiast kasku miał czapeczkę i ciemne okulary. I mówią, że się nie da. Oczywiście, że się da, tylko trzeba być odpowiednio ubranym. I ta kurtka na to pozwala. Możemy w niej jeździć do momentu, kiedy temperatura spadnie do 15 stopni. Ale mamy ten system clip-in, więc możemy sobie za niewielką dopłatą dokupić dodatkowe ocieplenie do środka. I wówczas w tej kurtce możemy jeździć w zasadzie cały rok. I zaczynam się zastanawiać, bo to jest taka kurtka lekka, powiedziałbym na nakedy, ale nie tylko, bo na przykład zaczynam się zastanawiać, czy nie byłaby ta kurtka dobra także w turystyce, kiedy na przykład jedziemy do Włoch, Hiszpanii, Grecji. Wiemy, że będzie gorąco, więc nie potrzebujemy dużej, grubej kurtki turystycznej, trójwarstwowej. Ale w razie, gdyby jednak jakimś cudem temperatura spadła, na przykład rano i wieczorem byłoby już chłodniej, tak zdecydowanie chłodniej niż to, co jest w ciągu dnia, albo nie daj Boże zaczęłoby padać, to mamy także membranę ze sobą. Więc to nie jest tak, że ta kurtka jest tylko do nakedów, tylko do latania wokół komina. Za bezpieczeństwo w tej kurtce odpowiadają ochraniacze Sastek poziomu drugiego. Są to miękkie, elastomerowe ochraniacze, które mamy tradycyjnie na łokciach oraz barkach. Mamy także kieszeń na plecach. Niestety ten ochraniacz musimy sobie dokupić we własnym zakresie. Także polecam, aby był to ochraniacz Sastek poziomu drugiego. Co ciekawe, tutaj mamy jeszcze coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, bo wydaje się, że to jest zupełnie czarna kurtka z jakimiś tam drobnymi, białymi emblementami.
znaczkami. Tak. Kiedy zacznie się robić zmrok, światła samochodów i motocykli zaczną nas oświetlać, wówczas okazuje się, że Helt zapakował pod tą siatkę meszową mnóstwo odblasków, których w tej chwili w ogóle nie widać. One są na rękawach, są tutaj, są z tyłu. Całe plecy z tyłu są podszyte odblaskami, więc jesteśmy bardzo widoczni, naprawdę bardzo widoczni, a w dzień w ogóle nie psuje to jakby wizualnie tej kurtki. Ma dwie wady. Ta kurtka ma dwie wady. Jedną z wad, ale to dotyczy jakby wszystkich kurtek meszowych, jest fakt, że przez to, że tutaj mamy mesz, jeździmy, jak jest bardzo dużo owadów, trudniej po prostu, zwyczajnie trudniej takie kurtki wyczyścić. No chyba, że wkładamy ją do pralki, ustawiamy lekki program, mamy chemię S100, to jakby jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Teraz które guziki? To dobra. Czyli tu? 40 stopni jest? No tak. I co, teraz zaczyna działać, tak? Jeżeli będziemy czyścili ręcznie, to będzie to troszkę po prostu bardziej upierdliwe. To powinno być na jedną godzinę. Drugim minusem, takim delikatnym, jest fakt, kiedy gdzieś chodzimy, idziemy do jakiegoś baru, do jakiejś kawiarni i idziemy w tej kurce, bo ona jest wygodna i dobrze leży, to zawsze będziemy haczyli gdzieś, jak siadamy czy coś, zawsze będziemy haczyli tymi zaczepami. Ale to jest chyba już czepialstwo. Helt tutaj zastosował masę ciekawych rozwiązań. Tak samo kwestia regulacji. Standardowa regulacja na rzepach, na rękawach. Mamy oczywiście także zamek, żeby łatwiej się wkładało nam ręce. Tutaj mamy także taką, można powiedzieć, standardową regulację na rzepie, ale na przykład dolna regulacja jest ta suwaki. Zobaczcie, tutaj mamy suwak, który jest jednocześnie regulacją, że jeżeli pociągamy go do przodu, to on ściaśnie nam kurtkę w obwodzie. W drugą stronę robi się lżej. Więc to jest świetna regulacja, bo nie musimy się z niczym męczyć, nic nie musimy przepinać, po prostu ściągamy i jest. To jest fajna sprawa. W tej kurce znajdziemy także magnesy, czyli no, może w niefortunnym miejscu to robię. O. Przyjemnie obsługuje się wszelkiego typu zatrzaski. Jest i Petitos. Los Petitos. Natomiast to jest nie wszystko w tym materiale, ponieważ w środku, w tej kurtce mamy dla Was coś jeszcze bardziej wybuchowego. Mamy jeszcze jedną niespodziankę, ponieważ pod spodem, jak widzicie, mam kamizelkę. To nie jest taka zwykła meszowa kamizelka, tylko jest to kamizelka bombowa, a w zasadzie poduszka powietrzna. W tamtym roku testowaliśmy Helt Careze APS, czyli kurtkę turystyczną z wmontowaną poduszką powietrzną. Natomiast ona była ciężka, turystyczna, ważyła chyba z 5 kilo. Ta kamizelka jest dużo lżejsza. I takie kamizelki są już na rynku, ale były to głównie kamizelki zewnętrzne, które trzeba było nakładać na kurtkę. Minus był taki, że jakby zatykały większość wentylacji. Ta kamizelka jest kamizelką wewnętrzną. W zasadzie ma taką samą funkcję, ale nie musi być wytrzymała, bo to kurtka ma odebrać tarcie po asfalcie, a poduszka ma odebrać siłę uderzenia. I zaraz sprawdzimy, jak działa to w praktyce. Ja myślę, że to jest moment, w którym sobie ludzie myślą: i się najem, jak uście, żeby pokazać, czy to działa, czy nie. No, tak. To nie jest ten moment, zdecydowanie. Ten element montujemy na stałe do motocykla. Możemy sobie go oczywiście odpiąć. Tutaj mamy spinkę i na stałe zostawić po prostu zamontowane do motocykla. Jest on także elastyczny i długi, więc to nie jest tak, że zejdziemy z motocykla jednym krokiem i pff, wybuchło i 100 zł do tyłu, bo tyle mniej więcej kosztuje nabój. Nie, nic z tych rzeczy, to jest elastyczne, długie, więc spokojnie możemy sobie zamontować, długość wyregulować. Najlepiej do ramy motocykla, naszego motocykla. Musisz mocno pociągnąć. Ty coś jeszcze powiedzieć? Idę na urlop. Jesteś gotowi? No. Jesteś kiepsko ci poszło. Nie działa! No. Trochę ścisnęło. A, i warto powiedzieć. Warto powiedzieć, że ta kamizelka ma jeszcze z boku specjalne ochraniacze, które pokazaliśmy przed chwilą, więc boczne rzeczy też są chronione. I nasze narządy w środku
z przodu przede wszystkim, to jest bardzo ważne. Nie tylko kręgosłup, bo zobaczcie, że kręgosłup mocno jest chroniony, ale także cały przód, bo bardzo często zdarza się niestety, że podczas wypadku motocyklowego motocyklista wstaje jeszcze albo leży, jakby wszystko wydaje się ok, a w środku wszystkie narządy są zniszczone ze względu na to, że przyjął bardzo silne uderzenie na brzuch. I ja długo szukałem kurtki, która będzie miała jakieś konkretne ochraniacze na brzuch, na tą przednią część klatki piersiowej i dolną przede wszystkim część. Nie ma czegoś takiego niestety. Natomiast taka kamizelka wydaje mi się, że jest czymś takim. Nawet może lepszym niż ochraniać. I mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości, chociaż nie jest to jeszcze tanie, to w najbliższej przyszłości będzie coraz popularniejsze, coraz tańsze. Zobaczcie, w MotoGP w zasadzie jest to już standardem w kombinezonach skórzanych. To też jest ciekawe, że powietrze samo schodzi, więc po kilkudziesięciu, kilkunastu sekundach po wystrzeleniu powietrze zejdzie. Jeżeli nie uszkodzimy naszej kurtki, naszej kamizelki, która jest w środku, to w zasadzie nowy nabój i nic więcej nie trzeba robić. Nie trzeba jej wysyłać gdzieś, żeby to zrobili. Samo wszystko działa. Podsumowując, kurtka kosztuje niebagatella 2399 zł. Jest dostępna w dwóch kolorach, w cenie także wersja fluo, która jest pod zamówienie. I tak, to nie jest niska cena, bo w zasadzie w tej cenie możemy kupić, przebierać w zasadzie w kurtkach turystycznych, także od Helda, czyli z tej wyższej półki. Pod względem ceny ta kurtka bardzo pasuje do naszego dzisiejszego motocykla, chociaż teoretycznie pewnie widzielibyście mnie na nim w skórze. Powiem Ci tak, do tego motocykla pasuje skóra, jak najbardziej. Ale dzisiaj, jak jeździłem w skórze przez chwilę, ja się gotowałem. W tym nie. I za ten komfort niestety trzeba będzie zapłacić, ale tutaj mamy jedną z najlepszych, w zasadzie najlepszą na świecie membranę goreteksową, bardzo dobry krój i ogromną ilość wentylacji wtedy, kiedy jej potrzebujemy, a wtedy, kiedy nie potrzebujemy, zamykamy się goreteksem.